Dziękuję. Witam w Ruchu i Ruchu na dzisiejszym tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w gościnnych progach OSP Nowy Dwór Gdański. Jest to również okazja do złożenia hołdu tym druhom, którzy w bieżącym roku odeszli na wieczną wartę do świętego Floriana. Dlatego prosiłbym o powstanie minutą ciszy, ścimy i pamięć. Są to druhowie Edward Kos, Edmund Meger, Stanisław Grzechnik, Eugeniusz Lejszar, Henryk Włóczewski, Józef Szweda, Grzegorz Matysiak, Witold Chojnacki i Marian Banach. Dziękuję bardzo. W tradycyjnym takim dniu, który wpisał się w tradycję powiatu nowopolskiego, gdzie spotykamy się wszyscy razem, czyli druhny i druhowie i nasi przyjaciele, bo takich nazywamy, bo mamy okazję pokrótce podsumować ten miniony rok, który już upłynął. Ja tylko powiem kilka liczb, które jakby uzmysławiają to, dlaczego Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna są potrzebne na terenie powiatu nowopolskiego. Dosłownie kilka tylko liczb. W 2016 roku w gminie Szutowo, czyli pożary, miejscowe zagrożenia i fałszywe alarmy, odnotowano 66. W Gliwicy Łowskiej 88, w Nowym Dworze Gdańskim 409, Ostaszewo 60, Stecha 297. Dało to łącznie 920 zdarzeń, czyli w zasadzie 2,5 zdarzenia dziennie. 2017 rok to są dane do przedwczoraj, bo już dzisiaj było kilka zdarzeń, gdzie i Straż Zawodowa, i ochotnicy pracowali. Szutowo 107, Krynica Morska 108, Nowy Dwór 491, Ostaszewo 49, Stekla 330, daje to łącznie w tym roku, mówię do przedwczorajszego dnia, 1080 zdarzeń. Czyli 3 razy dziennie jednostki zawodowe i ochotnicze wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń. To proszę się uzmysłowić, jaka to jest liczba i ile osób w tych zdarzeniach uczestniczy. Także w imieniu własnym Zarządu Powiatowego składam Wam wszystkim druhny i druhowie serdeczne podziękowanie za tą 24-godzinną służbę dla mieszkańców powiatu. Jak to mówi nasze zawołanie, my służymy Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek. Jest to również okazja, taki dzień szczególny, gdzie wręczamy medale, te nasze powiatowe, uchwalone kiedyś i w tym roku uchwałą Zarządu Powiatowego te medale otrzymali. Starszy kapitan Jarosław Kryciuk, druh Michał Wojtkowski, druh Andrzej Łagoda, druh Marek Rozwadowski, druhna Maria Pawłowska, redaktor Edyta Kozakiewicz i wójt gminy Ostaszewo Michał Szosz, ja bym poprosił wymienionych, oznaczonych do wystąpienia tutaj przed ten stół, a poprosiłbym o wręczenie tych medali kolejnego prezesa Zarządu Powiatowego, druga Stanisława Wąbrowicza. Bardzo proszę. Członka Zarządu Wojewódzkiego i członka Głównego Sądu Kolorowego. W międzyczasie powiem, że tych medali w ciągu ponad 10 lat zostało doręczonych ponad 160. Jest to inicjatywa Zarządu Działu Powiatowego za 60 lat. I możemy się pochwalić, że w Polsce nie wiedzą zarządu takie oznaczenia uchwaliło. My jesteśmy
jeden z pierwszych trzech, które taką uchwałę podjęły. Pokaż pierwszy. Bardzo dziękuję. Mieszkasto, to znaczy, że wykręcaj zbędny potem. Ciężku, folku. Nie zginie. Te wezwanie są wydanami koronawirusem. One mówią o tym, w jaki sposób poszczególna osoba możemy się do naszej pracy. Pani Rada Maja Kowalska nie wysłuchała, bo wiemy, czy ten rzeczywiście w domu wręczał. To będzie na... Czy wójt wniósł naszego burmistrza o sąd zwiększony sumą? Wydał zwiększone przygotowania. Do tej sumy, który zresztą nie wyniósł. Zdrażę tajemnicę, będzie poszukanie nowego samochodu. Krzysiu bokiem. Pierwszego. Jutro przyjdziemy się drugi, dzięki właśnie działaniom burmistrza nowego toru gdańskiego, radnych Rady Miejskiej. Ponad 40 lat czekaliśmy, żeby trafić na nowy samochód. Dlatego podziękowania dla naszych władz. Obejamy dłużej panowali. Gdyby nie nam się dobrze życzyło. A my tu pomożemy, żeby panować oczywiście. Dziękuję panu bardzo. Powiatowy przygotowałem sobie takie szczególne podziękowanie w formie nagród rzeczowych dla czterech pań, które pracują tutaj z nami od lat. Ja bym prosił tutaj Gabrysię, Agnieszkę, Beatę i Ewę, a jaka bym prosił o pomoc? Wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Okay. My zaniesiemy. Agnieszka to zawsze jest pomoc. Na Beaty wezmę. Tak, na Beatę. Nie ta Beatka, nie pójdła. Teraz wspominał prezes z nami Rady Miejskiej, którzy na co chwilę... Józefa Skanińskiego. Najlepszy kronikarz w województwie pomorskim. Nagrody na świąteczny stół ognistej wody strączackiej Łyk. Stańcie panowie. Ja nie. Spójrzcie się na chwilę. Mirek Wojtkowski. Ci, którzy wiedzą, że mają problemy z talerzem, to jego rodzinka miał wszystko dla was. Mężczyźni widzę mają te odporze na zielonowy noga. To jest tradycyjne, to co strażacki w akcji czasami robią. Słuchajcie, nie byłoby tego spotkania dzisiaj, gdyby nie nasi tarczyńcy. Ja pozwolę sobie ich wymienić, bo byłoby wielkim nietaktem nie podziękować im. W pierwszej kolejności są to zarządy miejsko gminne naszych ochotniczych straży pożarnych, czyli Nowy Dwór, Krynica Morska, Sygnał, Staszewo, Żutowo, które pozbierały trochę pieniądze, które dały. Są to również Grzegorz Cizgorski, Mirosław Klepka, Mariola Janusz Olczewscy, OSN Maluta i prezes Ryszard Pasarski, Centralny Wodociąg Żuławski i pan prezes Eugeniusz Sierewa. GS z prezesem tutaj Wiesławem Dolego też dziękujemy. Grzegorz Lew, Willa Joker, Rada Wojewódzka Maria Powolska, która wsparła finansowo, Ciasto Upiekły, nasze sympatyczni przyjaciółki, pani Danuta Kojarska, pani Dorota Sobocińska, stroinki przygotowała nasza druhna Teresa Bednarska, dziękuję bardzo za przygotowanie stołów,
I również serdeczne podziękowanie dla naszej przyjaciółki, pani dyrektor Violety Przydorowskiej, która wspiera nas tutaj swoimi siłami, czyli młodzieżą, która pomaga do kilku dni, żeby to tak ładnie wyglądało. Dostałem dzisiaj do spełnienia zadanie specjalne, aby w imieniu mieszkańców, strażaków, władz powiatu chojnickiego podziękować ruchom ochotnikom z powiatu nowogrodzkiego za to, że byliście z nami po nawałnicy. Że wsparliście nas nie tylko swoją pracą, ale także materialnie przywożą sprzęt. Tutaj szczególnie dziękujemy strażakom ze Szkutowa, Stegny. Drug Krzysztof przyjechał ze strażakami z Nowego Dworu. Czuliśmy, że nie jesteśmy sami i że w razie potrzeby zawsze nam pomożecie. Jako że wiemy o tym, że prawie wszyscy strażacy wspierali ich w tym działaniu, dlatego pozwoliliśmy sobie z panem starostą Golińskim skierować do strażaków powiatu nowodworskiego następujący adres. Szanowni strażacy ochotnicy Straży Pożarnej Powiatu Nowodworskiego, strażacy i władze powiatu golińskiego składają serdeczne podziękowania za pomoc, jakiej udzielaliście nam przy usuwaniu skutków nawałnicy, które spustoszyły nasze tereny w nocy z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku. Rozmiar tragedii i strat jest ogromny, ale nie zostaliśmy z tym sami. Solidarność braci strażackiej jest wzruszająca i daje nadzieję na przyszłość. Nigdy nie zapomnij dobra, jakiego doświadczyliśmy po tych trudnych wydarzeniach i pomocy, jakiej nam udzieliliście, z wyrazami wdzięczności, szacunku i serdecznymi podziękowaniami starosta Chojnicki Stanisław Skaja i prezes zarządu powiatowego Marek Guza. Przy okazji, jak jestem przy goście, duchowie, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Gestia najwyższego uznania. Wy czynicie podobną funkcję z racji swojego zaangażowania, tym bardziej, że jeszcze jesteście ochotnikami i strażakami. Więc to jest jakby najwyższe uznanie. Ja nie będę już rozwijał, tak jak tutaj grupa Polska mówi, ale chcę powiedzieć, że to wasze zaangażowanie, wniesienie pomocy w tych trudnych chwilach dla niektórych z naszych obywateli, to jest wyraz największego uznania. Wszystkiego najlepszego wam życzę i podobnie jak mój poprzednik dołączam się do życzeń. Wszystkiego najlepszego przede wszystkim zdrowia, żebyście sprawnie mogli dalej funkcjonować w swojej służbie. Dziękuję. Dziękujemy panu starostwie. Następca komendanta powiatowego Straży Pożarnej był Łukasz Wlewski. Cieszę się, że drugi prezes mnie tak przywitał. To jest prawda. Od pół roku pełni obowiązki do ubiegłego tygodnia. W ubiegłym tygodniu zostałem powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego tutaj na ziemi nowodworskiej, z czego się bardzo cieszę. Drug mnie przedstawił jako druga, bo też jestem drugiem. Mieszkam i pochodzę ze Starogardu Gdańskiego i tym łatwiej jest mi się z państwem spotkać, bo na co dzień na ziemi starogardzkiej spotykałem się z druhami. Tym bardziej łatwiej jest mi z wami pracować, a pewnie państwo wiedzą, że odpowiedzialny jestem za sprawy operacyjne i sprawy działań z ochotniczymi strażami pożarnymi są mi bliskie i łatwiej jest mi z wami się kontaktować i rozmawiać. Ja się bardzo cieszę, że zostałem zaproszony na to spotkanie, w tym miejscu też usprawiedliwiam komendanta, który jest w innym miejscu, szkoła, tak to ładnie się nazywa, podjął jeszcze edukację, a zostało to też tutaj powiedziane, że w tym roku Gwiazdor Mikołaj będzie bogaty. Ja się z tego bardzo cieszę, ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę i żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, że ważny jest oczywiście sprzęt, tym czym musimy przy akcjach pracować. Ale najważniejsi jesteśmy my. My, duchowie, aby między nami była zgoda, bo zauważyłem, że niekiedy w jednostkach OSP problem jest po tej drugiej stronie właśnie, po tej ludzkiej. Ja mam taką nadzieję i wierzę w to, że nigdy nie będzie
między państwową i ochotniczą straży pożarną jakiejś niezgody, bo jak jest takie przysłowie, zgoda buduje, a niezgoda wiemy co robi. Dlatego na te zbliżające się święta w imieniu wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej chciałbym życzyć zdrowych, spokojnych i jak najmniej zdarzeń, a jak najwięcej ćwiczeń. Dziękuję ślicznie. Drodzy duchowie, szanowni państwo, wydaje mi się i w zasadzie nie wydaje mi się, jestem pewien, że ten rok był szczególny dla ochotniczych straży pożarnych w powiecie nowotworskim, bo chyba po raz pierwszy w historii tuż przed świętami dostajecie państwo prezenty warte około 3 milionów złotych. Bo po raz pierwszy w historii w powiecie pojawią się 4 nowe wozy bojowe, 3 średnie, 1 lekki. Ich wartość to około 3 miliony złotych. Myślę, że to jest dobry, wspaniały prezent pod choinkę. Ale też uważam, że one się wam należą i najwyższy czas, żeby wasze zaangażowanie, wasze talenty, wasze umiejętności wesprzeć nowoczesnym sprzętem. I myślę, że ten proces, który rozpoczęliśmy, będzie trwał przez kolejne lata. Życzę wam też tego, żebyście jak najczęściej wykorzystywali ten sprzęt do celów ćwiczeń, do konserwacji, a jak najrzadziej w sytuacjach bojowych. Dziękuję za to wszystko, co robicie od lat, także w tym roku bardzo trudnym, bardzo ciężkim, pełnym wyzwań, z którymi sobie świetnie poradziliście. Życzę wam wszystkiego dobrego i waszym rodzinom w okresie świąt. No i wszelkiej pomyślności w przyszłym roku. Dziękuję. Dziękujemy Burmistrzowi Nowego Grodzieńskiego, panu Jackowi Kaczyńskiemu. Czy ktoś z państwa chciałby? Miło tych wszystkich życzeń posłuchać i że rzeczywiście rok, który już się kończy, był błogosławiony, był dobry. Bardzo mocno się cieszymy właśnie z tych samochodów, które już niebawem będą użyte. Pan również powiedział, oby one były bardziej do ćwiczenia niż rzeczywiście do szczególnych zdarzeń. Nie za to panu Bogu dziękować, ale były też trudne wydarzenia, chociażby te nawałnice, które nas spotkały i cieszymy się właśnie, że pan komendant też jest tutaj z nami i że o tym wszystkim mówi i dziękuję. Powinniśmy się nawzajem wspierać, bo nie wiadomo, co może nas kiedyś spotkać. Więc rok był bardzo dynamiczny i żeby ten przyszły rok był o wiele, wiele spokojniejszy. A teraz powstańcie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w wodzie. Oto słowo Pańskie. Módlmy się. Panie Boże, udziel naszej rodzinie strażackiej daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół, znajomych pokojem tej nocy i w czasie tych świąt i przyszłym roku. Ciebie prosimy. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij dobrą nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy. Naszych zmarłych funkcjonariuszy, zmarłych druhów, obdarz szczęściem i światłem Twojej chwały. Ciebie prosimy. Proszę teraz o potrzebne łaski i wołajmy, jak nas nauczył Pan Jezus, Ojcze nasz. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę się połamiemy,
na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich swoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wśród nocnej ciszy